43-letni mężczyzna najprawdopodobniej najpierw zabił swoją 36-letnią byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Do dramatu doszło we wtorek wieczorem w Lędzinach. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są wstrząśnięci tym zdarzeniem. Pani bardzo grzeczna, dzieci były grzeczne bardzo, a ten pan, no, nie bardzo. Dlaczego? No, był taki bardzo zdenerwowany zawsze i wiem, że źle traktował tą rodzinę. Co teraz mieszkańcy mówią o tej tragedii? No są w szoku. Wszyscy są w szoku. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały we wtorek około godziny 19. Zwłoki były w szopie, która znajduje się na posesji jednego z domów w Lędzinach. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zdecydował się na tak drastyczny krok. Sprawdza to policja. Na miejscu pracowaliśmy razem z prokuratorem, gromadziliśmy materiał dowodowy, zbieraliśmy ślady, które teraz mają nam pomóc w ustaleniu okoliczności tej tragedii. Możemy dodać tyle, że wstępne nasze ustalenia wskazują na to, że nie brały w tym udziału osoby trzecie. Wiadomo także, że mężczyzna i jego była partnerka mieli dwójkę dzieci. Zostały osierocone. Na chwilę obecną dzieci przebywają z najbliższą rodziną. Poinformowano już w dniu wczorajszym o tym fakcie sąd rodzinny i zostaną podjęte działania opiekuńcze w stosunku do tych małoletnich dzieci. Jak twierdzą mieszkańcy Lędzin, którzy znali parę, mężczyzna od dłuższego czasu mieszkał w domu sam. Udało nam się również ustalić, że policja zabezpieczyła telefony zmarłych. Być może dzięki nim uda się ustalić przyczyny i okoliczności tragedii.